które w tej chwili fundują nasz dyskurs publiczny. Można bliżej. O, już działa, bardzo dobrze. W tych, o, może i słuchawki się pojawią w naszym publicznym mówieniu. I w tym dyskursie publicznym niestety bardzo często jest tak, że łatwiej jest ustalać pole konfliktu, płaszczyznę konfliktu niż płaszczyznę porozumienia. Wszyscy chcemy zgody, nawet niekoniecznie naszej zgody, ale w ogóle zgody, a jednocześnie bardzo proszę już nie robić zdjęć. Dobrze, my jak rozmawiamy, to przestaje być swobodne. Niech pani już nie robi. Ja nie, już się nie bardzo zmienię, proszę, pani zrobiła mi zdjęcie, proszę. Już inny nie będę niestety. Chciałby człowiek być inny, ale nie może. Także nie, proszę państwa, czasami wydaje się nawet, że jeżeli byśmy przestali o niektórych rzeczach mówić, to może sytuacja by się trochę uspokoiła. Ale wiadomo z drugiej strony, że żeby zaistnieć, to uczestniczenie w konflikcie jest gwarancją funkcjonowania publicznego. Funkcjonowania polityka, funkcjonowania ideologa, funkcjonowania rzecznika, publicysty. To są te wyraźne określenia siebie i człowiek czuje pewną radość z konfliktu. Pozbawienie siebie radości płynących z działań konfliktowych, czyli uspokojenie języka, jest rzeczą bardzo trudną. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ta rezygnacja z tej uciechy, radości, mówię trochę specjalnie też przerysowując oczywiście, bo też chcę zaistnieć, dlatego mówię wyraziście. Proszę państwa, to jest prawie ucieczki nie ma. I dlatego też bardzo często no, pojawiają się takie myśli, może by o tym mówić inaczej, a może by o niektórych rzeczach mówić w ogóle mniej. No o faktach trudno nie mówić. Fakty są, no to są te rzeczy, które na nas bezpośrednio wpływają, które się dzieją, zdarzają, ale może by nie mówić o tych sprawach, które są nawet bardzo ważne, ale które na fakty przełożenia nie mają. Przecież gro konfliktów w tej chwili odbywa się w świecie najpiękniejszym z możliwych, w świecie wartości. Tam pojawiają się wartości, do których jesteśmy przywiązani, do których możemy powiedzieć, że bez nich nie można żyć. Dzisiaj jechałem pociągiem podmiejskim, ja mieszkam pod Warszawą i spotkałem jedną panią, która zaczęła mi mówić, że trzeba jasno mówić, że teraz jest, że to, co się dzieje teraz, to jest zdrada, to jest hańba. Potem mi powiedziała, że prawda jest potrzebna człowiekowi jak powietrze. No jak się nie zgodzić z tym? No pewnie, że jest potrzebna ta prawda. Może nawet jak powietrze. A druga rzecz to sprawiedliwość, która też jest potrzebna. Ale do czego to doszło? Kiedy ja teraz słyszę, że potrzebna jest prawda, to ja się zaczynam bać. Kiedy ja słyszę, że sprawiedliwość musi być, to ja czuję zapach krwi. Przecież te najważniejsze wartości. No cóż, proszę państwa, ale to jest nawet w życiu potocznym, w takim zupełnie naszym codziennym. Przecież jak kogoś z państwa zapytają, chcesz usłyszeć prawdę? To jak państwo reagują? No właśnie, powiem ci kilka słów prawdy. No proszę państwa, nie najlepiej. I ta prawda tak absolutyzowana, jak ona, przecież ludzie giną za prawdę, umierają za prawdę. Co się z nią dzieje? Prawda, proszę państwa, a język jest diagnostyczny. On pokazuje, jaki mamy stosunek do tego naprawdę. Czyli ta prawda bywa, no niestety, okrutna. Prawda owszem nas wyzwoli, ale prawda musi boleć. Prawda? Prawda? Pytam, prawda? W sumie prawda. Bo ta prawda najważniejsza w naszym życiu jest jednocześnie bardzo no, częstym orężem w walce. A sprawiedliwość? Sprawiedliwość się wymierza, proszę państwa. A co to znaczy wymierzyć sprawiedliwość? Czy to jest coś łagodnego, dążącego do zgody, jak guzik? Przecież tu też czujemy, że właśnie wymierzenie sprawiedliwości będzie potrzebne, bo my sobie tego życzymy i tak właśnie musi być. Proszę państwa, funduje się w wartości zarówno te podstawowe, jak i ogólne, bardzo często na konflikcie. Na tym, że my jesteśmy dzięki temu lepsi, bo to my chcemy prawdy, a inni żyją w kłamstwie i dlatego powinniśmy ich nawet zniszczyć. Przecież ostatni idole, z różnych stron zresztą, są związani z jakąś walką, z jakimś antagonizmem, z jakimś konfliktem.
No, najlepszy przykład, aż się boję powiedzieć, ale żołnierz wyklęty w gruncie rzeczy to także jest konstrukcja na tym właśnie oparta. To jest człowiek, który poświęcił życie dla jakiejś pewnie prawdy. I tak, proszę Państwa, jest. Czasami wydaje się, że gdyby było ciszej, może nie nad tą trumną, może ciszej nad tą urną, może gdybyśmy potrafili zrezygnować z niektórych, nawet najszlachetniejszych porywów i formułowania tego, że tylko no, trochę przestali. No, jak mówię, nie w sferze zdarzeń, ale w sferze choćby nazw. Przecież obok nazw, które piętnują jednoznacznie i które są do weryfikacji, są nazwy no, takie, które bardzo trudno jest w jakiś sposób zweryfikować czy sfalsyfikować. Jeżeli powiem o Kowalskim, że to złodziej, to on może mi powiedzieć, nie, nic nie ukradłem i może to udowodnić. Ale jeżeli mu powiemy komunista, są komuniści i złodzieje, to jak on może na to zareagować? Czy on może być to nieprawda? Tym bardziej, że niech Państwo zauważą, jak się mówi, jedni na drugich mówią komuniści, a drudzy na pierwszych bolszewia. Przecież to jest zastanawiające, że no powiedzmy ta nierządowa strona mówi bolszewickie metody stosuje w tej chwili rząd. No tak mówi. A tamci mówią to komuniści i złodzieje. No i proszę Państwa, jeżeli z jednej strony są bolszewicy, a z drugiej komuniści, to my się chyba nie dogadamy. Ale są to słowa, które nie wiadomo, co znaczą. Bo tak można powiedzieć, no wiadomo, że jedni i drudzy są przeciw Putinowi, ale którzy bardziej? Więc można by sobie wyobrazić jakąś taką konstrukcję, w której moglibyśmy się pogodzić. Antykomunizm i antyrosyjskość. No może tutaj się pogodzimy. Proszę Państwa, to nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, bo to droga, która także jest oparta, czy droga może być oparta, to nie wiem, ale też prowadzi do takich właśnie konfliktowych ujęć. Polska, ach jaka piękna wartość, ale gdzie jest ta Polska? Jedni jak użyli słowa Polska, to już ci drudzy mniejsze prawo mają do tej polskości Polski. Polska wstaje z kolan. No, czasem wstaje, czasem pada na te kolana akurat. I jedno padnie, właśnie nie bardzo wiadomo, w którym miejscu dobrze jest padać na kolana, a w którym miejscu wstawać z kolan. Bo to trzeba jakoś to wyróżnić. Proszę Państwa, dość tych wszystkich metafor. Te metafory upraszczające, te metafory mocne, te wszystkie określenia, które tak ujednoznaczniają nasze postawy, z drugiej strony, można powiedzieć, ujednoznaczniają dlatego, że właśnie pozwalają wyraziście zaistnieć, ale przez to niestety prowadzą do konfliktu. To są takie dwie metafory życia politycznego. Te dwie metafory to teatr i wojna. Teatr, i tak mówi się o aktorzy sceny politycznej, mówi się o suflerach, o reżyserach, jest bardzo rozbudowana metaforyka. A druga metaforyka, wojna, kampania, atak, to jest metafora wojny. Obie niedobre. Ta pierwsza metafora pokazuje, że to wszystko jest na niby, że to wszystko jest udawane. Że politycy jak wychodzą ze studia, to idą razem na piwo, chociaż się kłócili. To wszystko jest pozór, to aktorzy sceny politycznej. Ta druga metafora też jest niedobra, bo zakłada, że jak oni wyjdą ze studia, to zaczną się bić. Bo to jest, proszę Państwa, i jedno, i drugie jest niedobre. Nie wiem, którą bym wolał, ale może byśmy spróbowali zrezygnować z tych metafor. Słowa, a także metafory wyznaczają nasz stosunek do świata. Chciałoby się, żeby on był zdrowy, a metafora jest znakomitym wynalazkiem, ale z drugiej strony, pokazując analogię między różnymi zjawiskami w świecie, sprawia, że my te analogie przenosimy także na to, gdzie już ta analogia nie obowiązuje. Sam prosiłem o 5 minut, a mówię chyba już 10. Przepraszam. Powiem jeszcze coś później. Będą jeszcze kolejne rundy. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Teraz drugi głos, będący wprowadzeniem do tej naszej dyskusji otwartej, tak jak zapowiedziałem. Pan doktor Andrzej Grajewski, dziennikarz, gość niedzielny. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan profesor wspomniał, że Polaków pokłóconych łączy stosunek negatywny, jak rozumiem, do putinizmu, czy w ogóle do Rosji. Otóż ja miałem takie ciekawe doświadczenie. Byłem przez kilka lat członkiem grupy do spraw trudnych, którą powołał
minister Sikorski pod kierownictwem pana profesora Rotfelda rozmawialiśmy z Rosjanami na temat zamierzchłej przeszłości, w zasadzie białych plam w naszej przeszłości. Z tego powstało takie ogromne tomisko, białe plamy, czarne plamy. I refleksja jest taka, otóż z rosyjskimi historykami, o których żeśmy rozmawiali, o różnych rzeczywiście trudnych, traumatycznych czy bardzo bolesnych doświadczeniach z naszej przeszłości, doszliśmy na końcu do jednej konkluzji, mianowicie co do opisu faktów się zgadzamy, różnimy się w interpretacji. Natomiast fakty generalnie rzecz biorąc obie strony profesjonalnie dokonując krytyki źródeł były zgodne. I to dotyczyło spraw najtrudniejszych i traktatu Ribbentrop-Mołotow, i zbrodni katyńskiej, i sowietyzacji Polski po 1945 roku. Tak powtarzam, co do faktów byliśmy zgodni, różne interpretacje. No ja myślę, że powołanie dzisiaj grupy do spraw polsko-polskich nie przyniosłoby rezultatu, ponieważ nie tylko, że różnimy się na obszarze opinii oraz analiz, dlaczego to doszło. Jesteśmy zróżnicowani również przy opisie faktów. Język polityki, o którym głównie mówimy, jest zdominowany w moim przekonaniu, znaczy on przestał być językiem komunikacji, jest językiem, znaczy można to nazwać jakimś takim tamtamizacji polskiej polityki, ponieważ środowiska polityczne używają mediów i swoich wypowiedzi nie żeby komunikować się ze społeczeństwem, czy żeby komunikować się z drugą stroną, tylko walą jak w tamtam, aby zbierać swoich wokół jakiegoś celu przeciwko innym. Dialog polityczny w normalnym tego słowa znaczeniu w Polsce od wielu lat nie funkcjonuje i skutki tego są fatalne, a mogą być tragiczne. Nie rozmawiamy jednym językiem, rozmawiamy dwoma językami co najmniej, w których jest inne znaczenie słowa prawda, inne znaczenie oglądu świata, inne znaczenie całej aksjologii, którą tutaj przyjmujemy. A jeżeli byśmy to sprowadzali do jakiegoś wspólnego mianownika, to myślę, że w jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z takimi trzema zasadniczymi czynnikami, które powodują, że ta rozmowa jest niemożliwa. Po pierwsze, dychotomiczne widzenie świata. U nas jest, my jesteśmy depozytariuszami prawdy, tamci są, ta druga strona jest wyłącznie, w najlepszym wypadku jest w błędzie. Albo są cynicznymi kłamcami, populistami oraz żerującymi na opinii publicznej. Druga ważny element języka polityki to jest postrzeganie wroga, nie przeciwnika politycznego, nie kogoś, z którym trzeba się dogadać. Wroga bardzo wyraźnie zdefiniowanego, z którym należy walczyć, albo w jakiś sposób unicestwić. No i trzecie, po jednej i po drugiej stronie, tutaj w tym wypadku muszę powiedzieć, że z różną intensywnością, spiskowa teoria świata, która jakby uzasadnia również obydwa te pierwsze elementy. Na to nasze spotkanie przygotowałem taki mały wybór, broń Boże nie z internetu, który jakby dla psucia debaty publicznej odgrywa dramatyczną rolę. Z bardzo poważnych tygodników opinii w kilku kwestiach. Mianowicie tak zwane media mainstreamowe opisie. Nieudacznicy, którzy uważają, że należy im się lepsze miejsce w społeczeństwie i nawet jeśli go nie dostaną, cieszy ich upadek innych. Drugi głos. PiS to przebrany bolszewizm. Trzeci alarm. Straciliśmy język. Nie odbieramy od siebie telefonu. Idzie ciemna strona świata. Znikąd pomocy. To jest opis strony antypisowskiej. A teraz pisowska. O opozycji. Dzisiejsza opozycja to są komuchy, synowie komuchów, wnuki komuchów oraz neokomuchy. To jest na jednej z okładek ważnego tygodnika. Drugie. Szajka byłych właścicieli III RP ma zamiar stosować strategię niszczenia Polski przez instytucje europejskie. Trzecia. Establishment III RP ma w głównej mierze komunistyczny rodowód. Czy przy takim definiowaniu drugiej strony jest możliwość porozumienia? Można powiedzieć kolejny przykład. W tej debacie publicznej zanika wrażliwość na jakiekolwiek racje drugiej strony.
Ja to dam przykład, który niedawno obserwowałem w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Otóż pod tekstami, pod uchodźcami zaczęła się wylewać skala nienawistnych komentarzy, które no, w sposób ewidentnie szkalowały i autora tego tekstu, i jakby sam problem oraz uchodźców. Wyłączono te komentarze. Gazeta podjęła, w moim przekonaniu, słuszną decyzję, aby zamknąć, żeby nie dopuścić do wylewania się rynsztoka. Następnego dnia ukazuje się tekst o cudzie eucharystycznym w Legnicy. Sam tekst jest napisany spokojnie, obiektywnie, nie można do niego nic zarzucić. Rynsztok, który wylewa się pod tym tekstem, jest katalogiczny. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wyłączyć te komentarze. W jednej sferze jesteśmy czuli, jesteśmy empatyczni, ale katole? A przecież to należy na nich pluć. A w każdym bądź razie jest wolność słowa. Jeżeli ktoś pluje, dlaczego nie? To są przykłady z ostatniego tygodnia. Te wszystkie cytaty to są przykłady z ostatniego tygodnia. Oraz ulubione zjawisko przemysł pogardy, które zostało kiedyś wymyślone przez stronę pisowską, żeby opisać niecne, niejednokrotnie, niezwykłe, niecne praktyki rozprawiania się z prezydentem Lechem Kaczyńskim, a dzisiaj przemysł pogardy oczywiście jest również bardzo często używany przez przeciwników pisowskich. I w sieci ostatni numer pisze: przemysł pogardy nie zasypia gruszek w popiele. Po atakach na prezydenta Dudę teraz za cel uderzenia obraz sobie pierwszą damę. Druga strona, Newsweek. PiS. Jarosław Kaczyński stworzył prawdziwy przemysł pogardy, a więc mamy przemysł pogardy i prawdziwy przemysł pogardy. Jego ofiarą są nie tylko o polityczne oponenci, ale również prezydent Duda i premier Szydło. Redaktor naczelny Newsweeka, bardzo zdolny rzemieślnik przemysłu pogardy, pisze tekst, leitmotiv. Co pan teraz powiedział? Proszę? Co pan teraz powiedział? Bardzo zdolny pracownik rzemieślnik w mojej ocenie. Przemysłu pogardy. Pisze tekst pod tytułem, to ode mnie. Pisze pod tytułem Czas pogardy. Więc jeżeli zostaniemy w tego rodzaju aksjologii semantyce, możliwości dogadania się są żadne. Jeżeli w kolejnej rundzie będzie można się odnieść, co można w tej sprawie zrobić, zrobię to bardzo chętnie. O to tak naprawdę nam chodzi, drodzy państwo. Właściwie to od razu powinno być powiedziane i potem powinniśmy się rozejść, bo tak nie jestem pewien, czy dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Różne są sposoby reagowania na przeciwnika, powiedzmy przeciwnika, nie wroga. Pokusą jest na przykład wyśmiewanie. Kiedyś pewien rzymski satyryk powiedział: Difficile est satiram non scribere. Trudno jest nie pisać satyr. Trudno jest czasami powściągnąć takie poczucie śmieszności u innych. Wyśmiewanie jednak jest jedną z najgorszych broni, jakie można sobie wyobrazić, i na wyśmiewanie ludzie reagują najsilniej. To, co bym proponował po tej, to była pierwsza propozycja, pozbawić siebie radości konfliktu. Po drugie, powstrzymać się od śmiechu. Owszem, jest pokusa. Jest wielka pokusa, żeby powiedzieć coś, wykpić i powiedzieć sekta smoleńska, żeby powiedzieć jeszcze parę innych rzeczy. Co do przemysłu pogardy, niezupełnie się zgadzam. Przemysł pogardy raczej należy do języka pisowskiego. Z drugiej strony mamy mowę nienawiści, równie godną jako formuła potępienia, bo udaje termin naukowy. To żaden termin, proszę państwa. Kiedy ja słyszę słowo nienawiść, nawet jeżeli jest to ujęte w jakieś negacje, to jest, jak to mówią psychologowie, cue agresywne. To już jest bodziec, który może nas do tej nienawiści prowadzić. Jeżeli ja powiem, ja nie chcę awantury, to awantura się zbliża, bo ja użyłem słowa awantura. Co z tego, że powiedziałem, że jej nie chcę? Samo to słowo już prowokuje. A powiedziałem, prowokuje? To też niedobrze. Nawet w cytacie lepiej tego nie używać. Nie robić z tego terminu. Quasi termin przemysłu pogardy jeszcze pokazywał swoją pozorność. Mowa nienawiści już nie. Bo mowa nienawiści już wiadomo, że to pan ulega temu i też mówi pan, że rzemieślnik procesu, czy rzemieślnik, i to zdolny, ale to zdolny akurat nie jest tutaj wcale pochwałą przemysłu pogardy. No,
Mógłbym i ja tak pomyśleć, ale powiedzieć bym już pewnie nie powiedział. Ale to, że ja to teraz zacytowałem, już jest niedobre z drugiej strony. Proszę Państwa, powściągnąć to wszystko jest niezwykle trudno. Jak można sobie poradzić z takim oskarżaniem? Różne są sposoby. Na przykład można przejąć określenie i spróbować je zmelioryzować. Tak było na przykład kiedyś z Ciemnogrodem. Ciemnogród? Proszę bardzo, będziemy Ciemnogród, robimy zjazdy w Osieku Ciemnogrodzian i jest w porządku. Rozdawanie małych berecików moherowych przez ludzi ojca Rydzyka było znakomitym pomysłem, bo to jest oddalenie, likwidowanie tego, co mogłoby być oskarżeniem. Kto przejął słowo komuchy? Komuchy! I obśmieli to w ten właśnie sposób. I można siebie określać właśnie takim mianem i dzięki temu od razu wyzerowujemy. No, nie można tego robić stale i na bardzo dużą skalę. Mówię tylko o takich drobnych zresztą, no, może nie radach nawet, ale takich sposobikach, którymi próbujemy dać sobie z tym wszystkim jakoś radę i nie brnąć w to dalej. Ale no, ja też mam, ja mam nawet dzisiejszego dziennika, przejrzałem dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Tomasz Piątek zrobił na półtorej kolumny wypisy tylko, ale z jednej strony oczywiście, tylko pisowskie. Ale na następnej stronie jeden z pisarzy, bo gazeta miała taki pomysł, żeby oddać dzisiejszy numer pisarzom. Wydawało się, pięknie pisarze, literaci, może to złagodzi, guzik złagodzi. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej zaognia. I na następnej jest właśnie taki jeden wielki śmiech, wyśmiewanie artystów, których podobno prawica ma niedobrych i niezręcznych. Wyśmiewanie tego, że Lech Kaczyński na tablicy jest do siebie niepodobny, że... No to, no, ale no można nawet powiedzieć to, ale to jest drażliwa sprawa. Jeżeli wiemy, że ktoś jest wrażliwy, to przecież wiemy też, że ten rodzaj rozdmuchiwania takich właśnie kwestii będzie prowadził do urażenia kogoś. No ale nic bardziej spektakularnego jak urażenie kogoś, bo ten ktoś się pewnie obrazi, a jak się obrazi, to będzie można jeszcze bardziej dokopać. Proszę Państwa, ja kiedyś robiłem za czasów, że tak powiem, pierwszego PiSu. Takie badania, próbowałem coś napisać i nawet napisałem, ale nie jestem z tego bardzo zadowolony, na temat brutalizacji języka polityki. Ta brutalizacja jest odmianą populizmu. To zupełnie naturalne. Ale przykłady, które zebrałem, w ogromnej mierze, może w połowie, dotyczyły nie zdarzeń, nie tego, co kto robi, tylko właśnie słów. I to były ataki, które można by określić jako kontrataki. Bo to było bezprzykładne, potworne oskarżenia, które przeciw nam kierują. Bezprzykładny i potworny atak. I atakowano za atak. Oczywiście ten atak, kontratak był silniejszy od ataku, bo na tym to właśnie polega. I na tym polega eskalacja. Bo coraz bardziej w to brniemy. Pan powiedział, że o faktach się nie powinno właściwie dyskutować, bo fakty są sprawdzalne. Kiedyś były takie zasady debaty czy dyskusji. Najpierw ustalmy fakty. Jeżeli przejdziemy to, to ustalmy znaczenia słów. I to możemy jeszcze ustalić. Bo dojdziemy do jakiejś wspólnoty. Dopiero na trzecim etapie, kiedy konflikt dotyczy nie faktów i nie słów, lecz wartości, tam możemy spotkać się z niemożliwością porozumienia. No, ale dzisiaj na wszystkich tych poziomach dokonuje się to nieporozumienie. Język służy trzem rzeczom. Po pierwsze, nazywa. Dzięki językowi wiemy, jak się coś nazywa. Język, i do tego służą najczęściej rzeczowniki. Język opisuje, pokazuje nasz sposób widzenia czegoś. Temu służą przymiotniki. Wreszcie opowiada. I temu służą czasowniki. Język opowiada, opisuje i nazywa. Mamy konflikt w każdym tym miejscu. Ja rozumiem konflikt opisywania, bo każdy widzi to inaczej. Ale gdybyśmy zlikwidowali konflikt nazywania, o którym tutaj już zacząłem mówić, może służyłoby to czemuś, ale czy można?
Tuwim napisał kiedyś, niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. To było naiwne. Bo oczywiście ono zawsze znaczy to dla tego człowieka, który tego używa. Dla mnie to znaczy to, a dla ciebie pewnie znaczy tamto. Proszę bardzo. Co można zrobić? No wydaje mi się, że jednym z elementów naprawy języka jest odrzucenie w jednym i drugim obozie mentalności Kalego. Właśnie to, co pan profesor powiedział, jest wypis, cały wypis w Gazecie Wyborczej tekstów obraźliwych drugiej strony, ale nie znajdzie pan refleksji nad podobnymi tekstami, podobnymi zdaniami, które wypowiada mój obóz. Prawda? Bo wiadomo, że to inna gazeta umieści. Zaczyna. No, ale to właśnie mówię, że gazety przestały być elementem komunikacji, a stają się tamtamami, które zbierają wokół siebie swoje plemiona i nadają sygnał, prawda, do ataku na to drugie plemię. Ja mam wrażenie, że czasem nawet publicyści podszczuwają polityków jedni na drugich. Tu jest, myślę, związek bardziej skomplikowany. Ja reprezentuję Gościa Niedzielnego, najstarsze polskie czasopismo, ma 93 lata, największy w Polsce tygodnik opinii, gdzie staramy się, aczkolwiek oczywiście również opinie wyrażamy, jednak nie obrażać. Jednak nie obrażać i sam fakt, że jednak takie pismo, a nie jakieś takie bardzo radykalne jest kupowane, świadczy o tym, że myślę, że ludzie takiego języka potrzebują. Bardzo bym życzył sobie świata, w którym nasze nieobrażanie nie wymagałoby starania. No, w naszych wypadkach to jest nie tylko staranie, ale pewien wysiłek. No właśnie. I teraz, żebyśmy mogli nie obrażać bez wysiłku. I więc no, dopóki będziemy widzieli zło w tym innym obozie, nie zobaczymy go u siebie, no to oczywiście z tego zaklętego krągu nie wyjdziemy. Jest gigantyczna odpowiedzialność polityków, ponieważ ich decyzje powodują, że ludzie, którzy mówią takim językiem, nie tracą, broń Boże, miejsca w hierarchii partyjnej, nie tracą miejsca na listach partyjnych, a wręcz są bardzo mile widziani, eksponowani. Tylko że ograniczenie tego zjawiska wyłącznie do decyzji polityki, do jakichś makiawelicznych decyzji politycznych, to też byłoby, że tak powiem, upraszczanie pewnych spraw, ponieważ nie ulega wątpliwości, że politycy mówiący radykalnym językiem, obrażającym drugą stronę, są popularni. Tak. Są popularni i są wybierani. To pokazuje, że zjawisko jest głębsze, że oni swoim skatologicznym językiem, swoją postawą agresji wyzwalają jakieś emocje publiczne. Przepraszam, ja teraz coś jeszcze powiem na bardzo podobny temat, ale powiem to trochę inaczej. To znaczy powiem to cicho i stosunkowo wolno. Tak ludzie się na ogół, tak jak ja teraz mówię, nie wypowiadają. Nawet my teraz, być może dlatego, że najpierw nie mieliśmy mikrofonów działających, zaczęliśmy mówić głośno. Kiedy oglądamy teraz polityków spierających się, a właściwie kłócących w studiu telewizyjnym, to widzimy, że jedni drugich starają się przekrzyczeć, mówić niezwykle szybko, to jest uzasadnione, bo jeżeli człowiek mówi bardzo szybko, to informacja, którą przekazuje, dotrze do odbiorcy, ale nie na tyle, żeby on wytworzył u siebie przeciwciała, żeby znalazł kontrargumenty. Dlatego też szybkie mówienie pociąga za sobą tylko przekazanie w jedną stronę. A jeżeli będę mówił głośno, to niewątpliwie bardziej się przedrę. Są stosowane różne sztuczki, które sprawiają, że człowiekowi mówiącemu trudno jest przerwać. Na przykład teraz stosuję jedną to wiem. Z nich. Czyli robię pauzę, ale robię pauzę przed ostatnim słowem. Nikt mnie przerwie, nie wejdzie mi w to słowo, bo jeszcze jedno mam do powiedzenia. Ale potem już zaraz przerwy nie zrobię, bo po kropce mogę już mówić dalej. Ale teraz już i ta zasada upada, bo jeżeli ktoś będzie mówił bardzo szybko i bardzo głośno, to racji jednak więcej będzie miał, a jeśli nawet nie będzie miał, to my
nie wytworzymy w sobie kontrargumentów. Przepraszam, że zająłem Państwu trochę więcej czasu, niż mogłaby trwać moja skądinąd banalna wypowiedź. A dodam, że może właśnie dlatego, i przepraszam, nie chciałem tu wymieniać zbyt wielu nazwisk, ale pomyślałem sobie, że jedną z przewag osoby dość często teraz atakowanej, czyli prezesa Rzeplińskiego, jest mruczenie, i to mruczenie powolne. Kiedy go o coś się zapyta, to on no nie powie. Na przykład, ja czasem tęsknię do ludzi, którzy tak właśnie by porozmawiali. Wiem, że pan się śpieszy, a ja nie. To ja wprawdzie mam pociąg o godzinie 6, ale wydaje mi się, że czasem tak się da więcej powiedzieć. Gdybym ja państwu powiedział, Wisła to największa polska rzeka, to by państwo wiedzieli, co z tego. A gdybym powiedział Wisła, to największa polska rzeka, to państwo pomyślą, coś w tym jest. Spróbujmy mówić wolniej, spróbujmy mówić też trochę ciszej i łagodniej oczywiście. Przytoczę inną jeszcze maksymę rzymską. Fortiter in re, suaviter in modo. Mocniej w rzeczy, ale w sposobie łagodniej. A poza tym to będzie drażniło przeciwnika. Czuję się, drodzy Państwo, jak taki królik doświadczalny kompletnie. Tak, bardzo proszę. Tylko ja mam jedno pytanie, bo jednak od razu oddam głos. Natomiast moje pytanie, wątpliwość, czy jesteśmy w stanie pokazać taki punkt w naszej historii, bo to było wydarzenie niewątpliwie historyczne, gdzie to wszystko zaczęło w tą stronę iść, o której panowie opowiadacie? Znaczy, paradoksalnie ja bym powiedział w ten sposób. Sytuacja strajków sierpniowych 80 roku i rozwiązywania ówczesnego konfliktu poprzez rozmowę dwóch radykalnie wrogich obozów dzisiaj jest nie do powtórzenia, ponieważ jakby świadomość tego, że więcej politycy zyskują na dzieleniu, aniżeli na łączeniu i odwoływanie się do podziałów, a nie jednoczenia, a wtedy obydwie strony się odwoływały do jakichś wspólnych wartości, powoduje, że takiej sytuacji sobie nie wyobrażam. Moja diagnoza jest skrajnie pesymistyczna. Nie wierzę, żeby ta klasa polityczna była w stanie coś zmienić. Czeka nas długotrwały okres zimnej wojny, z której wyjście być może dopiero będzie ze zmianą pokoleniową. To nie znaczy, że nie można nic zrobić. To nie znaczy, że nie można nic zrobić. Ja wielką nadzieję pokładam w rozmowach ludzi w regionach. Nie w Warszawie, w Gdańsku, u mnie w Bielsku-Białej, w Katowicach, na Śląsku, skąd jestem. Więc myślę, że tego rodzaju zgromadzenia, jak to dzisiejsze, jest elementem, jest szansą na budowę nowej przestrzeni komunikacji. I taką szansą jest stworzenie obszarów wspólnych wartości. Region jest, do tego się bardzo dobrze nadaje. Wspólnych wartości kulturalnych, wspólnych wartości sportowych, wspólnych niekwestionowanych rzeczy, które warto zrobić dla regionu, które nie podlegają jakiemuś, wokół którego można zbudować to minimalny konsensus. Podpisuje się pod tym wszystkimi rękami. I to jest duża szansa. Inny element. Proszę Państwa, w moim przekonaniu bardzo ważnym elementem też tych podziałów nie są tylko różnice materialne. Cała ta mowa o tych nieudacznikach, którym się w III RP nie udało i dlatego swoje frustracje odreagują, dzisiaj głosując na PiS. Jednym z dramatycznych problemów i jednym z bardziej dramatycznych niesprawiedliwości po 1989 roku, poza dostępem do dóbr materialnych, był nierówny dostęp do dystrybucji prestiżu i szacunku. Całe grupy społeczne w Polsce zostały tego szacunku i tego prestiżu, nawet symbolicznego, pozbawione. I PiS to po prostu nazwał, PiS to skanalizował, on to nie stworzył.
jeżeli tego nie zobaczymy, jeżeli krytycznie nie spojrzymy na to, co się nie udało zrobić, no to wtedy jakby ciągle pozostaniemy w kręgu własnych mitów. A ta dystrybucja prestiżu niczego wielkiego nie wymaga. Ja podam taki jeden kluczowy przykład dla mnie. Lech Kaczyński potrafił nagrodzić wysokim orderem państwowym Adama Michnika, człowieka z innej bajki, z innego obozu. Kto taki gest później powtórzył? Kto powtórzył? Czy w ogóle dzisiaj taki gest jest możliwy do powtórzenia? Oczywiście, jak pan pyta o te dramatyczne daty, no to niewątpliwie Smoleńsk tutaj, katastrofa smoleńska jest elementem wprowadzającym dodatkową mistyfikację języka i głębokie podziały, co jest skutkiem, po pierwsze, jakby niezwykle nieudolnego śledztwa prowadzonego przez polską prokuraturę i zaniedbań władz państwowych. I to sobie trzeba z całą oczywistością powiedzieć. Ale oczywiście z tego jedni budują, prawda, teorię o tym, że pijany Błasik nakłaniał pilotów do lądowania i stała się katastrofa, prawda, a drudzy mówią o zabitych o świcie, prawda, o poległych, o mgle oraz doszczeliwanych, którzy przeżyli po zamachu. I to jest oczywiście element, jeszcze do tego dochodzi rytualizacja rocznic smoleńskich, powtarzana. To wszystko odbija się na języku. I myślę, że jakby rozwiązanie problemu katastrofy smoleńskiej w sposób jakiś obiektywny, który byłby do przyjęcia dla jednej i drugiej strony na podstawie faktów, będzie jednym z kluczowych momentów wyjścia z tej traumy. To jest pewien taki zwornik stygmatyzujący tą debatę publiczną w sposób szczególnie silny. Reszta jest pochodną tego. To już było, ale Smoleńsk niewątpliwie był taką nową, złą energią, która obawiam się, że zatruła całe życie naszego pokolenia. A Rosja w tym miesza oczywiście. A Rosja w tym znakomicie miesza, robiąc wszystko, abyśmy byli skłóceni, ponieważ przez to jesteśmy słabsi i lepsi do ogrania. No nie wiem, czy Rosja robi wszystko, żeby zepsuć. Nie wiem, czy śledztwo było prowadzone skrajnie nieudolnie. Tego wszystkiego nie wiem. Być może tak było, ale nie mam danych, które mogłyby pozwolić mi na powiedzenie tego. Brakuje jeszcze innych rzeczy, spraw. Wymienialiśmy tutaj daty. Potrzeba jeszcze jest ludzi. Z prawdziwym smutkiem słyszę o tym, że arcybiskup metropolita Gocłowski jest w tej chwili w szpitalu w bardzo złym stanie zdrowia. Dopiero potem się także okaże, do jakiego stopnia jego udział w tym, że mogliśmy się porozumieć jakoś z różnych stron, był ważny. Parę takich osób może w kościele, może w świecie nauki, ale takich, którzy nie byliby od razu zdyskwalifikowani przez drugą stronę jako ludzie pierwszej strony. I odwrotnie. Bardzo trudno sobie w tej chwili wyobrazić. Świat prawa został już zdezawuowany. Świat z jednej strony, świat kościoła z drugiej strony. To bardzo trudno będzie znaleźć ten świat literatury został podzielony. Sztuka już nie może być takim rozjemcą w tych sprawach. Nie ma Jana Pawła II. I to wszystko, o czym mówię teraz, to jest, ja akurat kiedyś nie przywiązywałem zbyt wielkiej wagi do roli jednostki w historii. Ale żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia gdzieś. Bardzo trafnie pan powiedział o sprawach lokalnych, które niewątpliwie mogą integrować nawet tych, którzy na innym poziomie będą przeciwnikami, a mogą się nawet za wrogów uważać wzajemnie. To wspólne działanie może prowadzić do czegoś, tak? Może tak się zdarzyć, ale do tego byłoby dobrze też, żeby byli rozjemcy, żeby byli mediatorzy, żeby byli ci, których obie strony będą darzyły zaufaniem. To jeszcze słowo. Pan profesor wymienił kilku biskupów czy kościół, który odgrywał niezwykle ważną rolę moderującą pod koniec lat 80. Wspomniany tutaj arcybiskup
Gosłowski nie był przecież sam, bo przecież był i arcybiskup Brzeciński, był arcybiskup Muszyński. No, można by tak ciągnąć. Było pokolenie biskupów, którzy byli autorytetami dla wszystkich stron polskiego sporu. I głos, tylko co się stało? Po 1989 roku Kościół został wyrzucony z obszaru publicznego, debaty publicznej, poniekąd sam się wycofał. Poniekąd sam się wycofał, teraz, jak sądzę, w sensie społeczno-politycznych poglądów jest dość mocno podzielony i w ogóle boi się zabierać głosu, chociaż w prywatnych rozmowach z bardzo ważnymi hierarchami niejednokrotnie słyszałem słowa głębokiego zaniepokojenia, w jaką stronę pójdzie ta eskalacja wzajemnej nienawiści. Tylko jak się pytam, czcigodny księże kardynale, dlaczego tego nie usłyszymy na kazaniu? A no, bo to wtedy są takie reminiscencje, to się temu nie spodoba i Kościół będzie elementem sporu. No, Kościoła nie ma na tym obszarze i stało się to rzeczą niedobrą. Pan profesor wspomniał o elitach akademickich. No, znów wracając do Smoleńska, profesor Kleber, który wtedy jest prezes Polskiej Akademii Nauk, proponował jakby taką radę mędrców, do których obie strony by miały zaufanie. Co z tego wyszło? Nic, nikomu to nie było potrzebne. Nikomu to okazało się nie być potrzebne. Ja myślę, że jako taka naczelna dyrektywa, którą sam sobie daję, gościnność w języku dla innych, aby nie tylko, że tak powiem, zamknąć się w kategoriach własnego języka, ale dopuścić, że kategorie tego drugiego języka również mogą być gościnnie przeze mnie przyjęte. Ta gościnność w języku, myślę, która byłaby na co dzień w publicystyce, o którą by ktoś apelował, o którą by ktoś namawiał, to jest nasza rola, dziennikarzy również. To jest rzecz niezwykle ważna. No i jeżeli tutaj mamy mówić o pewnych wartościach, które mają stanowić na przyszłość, no to warto by się zastanowić nad minimalnym katalogiem spraw wspólnych. Minimalny katalog spraw wspólnych, co do których jakby nie ulega żadnej wątpliwości, że to są rzeczywiście sprawy wspólne. Dzisiaj praktycznie kwestionowane jest wszystko. Czy tak? Takie pismo jak Gości Niedzielny nie mogłoby sobie wyobrazić pism, które reprezentując odmienny punkt widzenia byłyby skłonne do porozumienia albo przynajmniej do złagodzenia dyskursu. I marzy mi się taka liga. Czasami cel uświęca środki. Mój ulubiony pisarz Stefan Temerson powiedział kiedyś, że naszym najwyższym celem powinna być przyzwoitość środków. I w gruncie rzeczy od tego się zaczyna. Czy nie można by sobie wyobrazić, przepraszam, że mówię już o konkretach, ale może można by znaleźć partnerów i w imię, nie wiem, rzetelności dziennikarskiej, w imię wartości nawet estetycznych, które czasami potrafią w nas coś wyzwolić. Jeżeli mówimy się, że nie wiem, arcydzieło jest dla nas jakimś punktem dojścia. Może. Jakby niestety środowiska dziennikarskie są też głęboko podzielone. Mają własne związki lub nie mają związków. Redaktorzy naczelni uważają, że podstawowym zadaniem jest dawanie, kształtowanie opinii. Nie mówienie o faktach, nie analizowanie, kształtowanie opinii. A jaka musi być opinia? Opinia musi być przede wszystkim nasycona głębokimi emocjami i przekonać i być tak na fragment. To bycie tygodnikiem opinii to znaczy być wielkim tamtamem dla swoich. No, to właściwie prawda. Pozwoliłem sobie tu przekazać na ręce pana takie dwa apele. Nie wiem, w jaki sposób one mogą dotrzeć do państwa. W ramach Rady Języka Polskiego powstał ostatnio zespół do spraw etyki słowa, który właśnie grupuje ludzi różniących się politycznie, ideologicznie, ale takich, którzy no przynajmniej werbalnie, bo to też nie wiadomo do jakiego stopnia to jest głębokie, ale deklarują chęć niekoniecznie porozumienia, ale pewnej uczciwości komunikacyjnej. Ten zespół, tam jest adres internetowy, pod którym można znaleźć to, co się tam zawiesza na tej stronie, ale gorąco do państwa
apeluję, żeby państwo zajrzeli na te właśnie strony. To są najpierw językoznawcy, ale w Radzie Języka, w której mam honor być wiceprzewodniczącym, gromadzą się nie tylko językoznawcy, ale i specjaliści różnych dyscyplin naukowych i artyści. To jest kompletnie apolityczny organ, a sam postulat etyczności porozumiewania się, nawet jako postulat, może czasem wydawać się naiwny, ale jest potrzebny, bo bez niego byłoby trochę gorzej. Nie mówię tu o prawdzie, o sprawiedliwości, o tych wielkich słowach zaczynających się od wielkich liter, ale o rzetelności, o etyczności, o tym, żeby można było powiedzieć i nawet znaleźć, w którym miejscu używanie słów jest nadużyciem. Trudno jest czasem nie nadużywać słów, ale spróbujmy sami u siebie także to znaleźć. Drodzy państwo, na koniec trudne pytanie, bo wsłuchując się, mam nadzieję, z dużą uwagą w to, co panowie mówili, mam takie nieodparte wrażenie, że ta sfera języka, szczególnie pan profesor na to zwracał uwagę, nie napawa optymizmem. I teraz w związku z tym pytanie, czy rzeczywista zmiana, pozytywna zmiana nie musiałaby najpierw polegać na tej lepszej dystrybucji godności, o której pan mówił? Że język, czy język sam w sobie, z całą paletą jego funkcji i przekazywania, ale też programowania naszego myślenia, komunikowania i tak dalej, czy on jest w stanie tą rolę spełnić bez wcześniejszej, lepszej dystrybucji godności? To tyle jest niedobre, że ostatnio widzimy bardzo dużo takiego nadużycia w tej sferze, zwłaszcza w młodym pokoleniu. I często jest tak, że mamy nadzieję, że ci, którzy będą po nas, będą reprezentowali, którzy będą już abstrahować od tych różnych zdarzeń, od tych antagonizmów, już może ich przestaną te różne trumny dzielić, ale jak się patrzy na to, co się dzieje w tej chwili, to wiemy, że hejtu w internecie najwięcej jest ze strony młodzieży. Że kiedy się robi badania dotyczące stopnia akceptacji obcości, czy też inności, to jest on największa dezakceptacja u młodzieży. Że najbardziej wykluczoną grupą często, za taką grupę uważają się ludzie młodzi, którzy jeszcze nie zaistnieli i nie wiedzą perspektyw zaistnienia. I którzy dają ucho różnego rodzaju wyrazistym ideologiom, łącznie z ideologiami narodowymi, które mają i dobre tradycje też, ale niestety silniejsze są te negatywne. I to wszystko sprawia, że nie można patrzeć z optymizmem także i ze względów pokoleniowych. Bo my starzy jeszcze moglibyśmy się mimo wszystko chyba jakoś dogadać. A nie wiem, czy oni się dogadają. Bo pamiętamy, jak fajnie było, jak się dogadywaliśmy. Może tak? Nie sądzę. Ja myślę, że mam przecież dzieci, które wchodzą w dojrzałe życie polityczne, niejednokrotnie zupełnie innymi wyborami się kierują. Natomiast ja jakby... Jeżeli się sprowadza dyskusję do pewnych racjonalnych elementów, jeżeli zastosuje się samodyscyplinę w tym wszystkim, to ja nie uważam, żeby pokolenie młode samo z siebie, świeże, z innymi emocjami, z innym postrzeganiem świata było jakby stracone dla tej normalności. Tylko pytanie, czy ktoś ich w tej normalności wychowuje, czy ktoś im daje szkołę tego języka poza domem, o ile dom daje, o ile szkoła daje, o ile w szkołach jest kształtowany publiczny dyskurs, w którym się mówi o szacunku dla innego. A chociażby wystarczyłoby powiedzieć tym narodowcom, że ta wielka Polska od morza do morza, na którą się tak często przywołują, nie powstałaby, gdyby była tylko Polską dla Polaków, ponieważ równie istotne znaczenie mieli w nim Litwini i Ukraińcy i Żydzi. A my jeszcze głębiej, i właściwie to dobre pytanie jest o szkołę. Myślę, że szkoła, która uczy języka, powinna w każdym razie uczyć języka, zwraca często uwagę, tak jak to zresztą w ogóle u nas w szkole bywa, na to, co może być błędem, co może być pułapką. Ćwiczy w dobrym mówieniu, owszem,
ale stopniami. Dziecko, które ma świeżość językową, kiedy zaczyna się uczyć języka polskiego, to od razu boi się, że będzie dostawało złe stopnie. Gdyby najpierw nauczyć przyjemności korzystania z języka, przyjemności w porozumiewaniu się, nie skutecznej komunikacji. Skuteczna komunikacja czasem się przydaje, ale to jest za mało. Umiejętności zrozumienia, umiejętności formułowania myśli, które doprowadzą do radości z kontaktu z innymi ludźmi. Z innymi to znaczy także takimi, którzy myślą inaczej, bo tylko tacy są ciekawi. Cóż mi z tych, którzy będą mi podbijali bębenka i będą mówili to, co ja doskonale i tak wiem. Ale i takie grupy młodzieżowe się rzeczywiście wytwarzają, które wzajemnie się indukują. Ale żeby ta otwartość, no cóż, ale to wymagałoby takiej pracy chyba jednak u podstaw. Nie no, ja myślę, że nie może być tak, że świadomie abdykują całe ważne grupy publiczne. Nauczyciele nie powinni. Z dyskursu publicznego abdykują. Nie ma kościoła, prawda? Kilka dni temu papież Franciszek powiedział kolosalnie ważne słowa. Powiedział, że uchodźcy nie są kłopotem, są darem. Można na ten temat dyskutować. Można się nad tym zastanawiać. Ja to powiedział papież. W mediach poza katolickimi cisza. Nie ma, nazwijmy ich inaczej. Nie ma powiedzmy, tych słów. Że to są przychodźcy, a nie uchodźcy. Nie ma w ogóle tych słów, nie ma refleksji, ponieważ dla telewizji dobrej zmiany te słowa są niewygodne, skoro budujemy pewną narrację w oparciu na niechęci do obcego. Jak tu nagle zacytować Ojca Świętego, a normalnie chętnie go cytują, prawda? Zacytować, który mówi rzeczy szokujące, bo to nie jest prosta prawda, że uchodźcy nie są kłopotem, ale są darem. Prawda? Więc, ale Kościół to powinien powtórzyć, a nie powtórzył. Środowiska intelektualne, akademickie abdykują. Panie profesorze, przy całym szacunku dla tego, co robi Rada Języka Polskiego, nie słyszałem jakiegoś wspólnego, wielkiego oświadczenia, które by mówiło o wszystkich zagrożeniach, o których my tutaj dzisiaj mówimy. Jest w akademickim gremium, ja rozumiem, w zaciszu gabinetów, to się łatwo zrobi. Trzeba wyjść na tą salicę, trzeba powiedzieć publicznie każdemu... Nieprawda. Mają władzę, korzystają nie zawsze mądrze, ale warto byłoby, aby takie głosy się rozlegały w przestrzeni publicznej, aby również z waszej strony była zachęta do polityków. Idziecie za daleko, niszczycie język, niszczycie naszą wspólnotę, niszczycie nasz kraj. Jadę do Warszawy i to powiem wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze siedzieć, proszę siedzieć. Proszę Państwa, to był eksperyment. To był eksperyment, który będziemy ciągnąć do góry w Warszawie na Ogólnopolskim. Najwyższy szacunek dla obydwóch panów. Eksperyment się udał. Fantastycznie. Mówimy o nowych wzorcach komunikacji. To była dla nas ten wzorzec. Tu mamy natchnienie. Bo to było szczere od panów, prawda? Oni wypowiedzieli swoje wrażliwości. Myśmy to słyszeli. Także ja dziękuję za obywatelskość. Bielsko-Biała na szczęście z małżonką. I Warszawa bez małżonki. Bez żadnego honorarium. I pochwała wspólnoty regionalnej, wspólnot lokalnych. To, co my tutaj robimy ze strony panów. Także serdecznie im dziękujemy i dziękuję za te oklaski. Na tym kongres kończymy. Za rok jest 10. kongres. Słyszałem wiele, że trzeba spróbować tak, żeby można było uczestniczyć nie tylko w jednej sesji, ale więcej, że transmisja online, że więcej młodych. Spróbujemy to robić. A póki co będziemy jeździli z tym kodeksem i próbowali go przemyśleć i może włączyć, że tak powiem, w swoje przewia. Serdeczne dzięki i do zobaczenia. Drodzy Państwo, podziękujmy jeszcze naszym partnerom, bez których kongres nie mógłby się odbyć. Serdecznie dziękujemy Grupie Energa, Grupie Lotos, Politechnice Gdańskiej oraz partnerowi Forum, czyli Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wielkie dzięki!